Dobry, dobry dzionek. Siemanko! Trochę roweru, nie? Dobra, no to cześć Hanysy. Cześć Gorole. Hanyski, Gorolki, Rostomajte Ludki. To już jest na kole po śląsku. Także trzy razy posądzenie o prawo autorskie i roba idzie do picia. Dobra. No to witam wszystkich na kolejnej rajdzie. Dzisiaj jest 30 października 2022. Ja już jestem w Międzyrzeczu Dolnym. Dzisiaj jademy szlakiem dookoła Bielska Białej. Najpierw muszę na ten szlak dojechać. A najlepsza trasa, jaką mnie tam zaprowadzi, to jest moja niemalże codzienna trasa do roboty. Także jademy. Ginał Międzyrzecze Górne. Moja trasa do roboty. W kościele dzwonią. To nie wiadomo w kierym. Chyba w ewangelickim albo w katolickim, bo dwa w tej są. No. Koguty pieją. Tak jest na zamówienie. Zresztą ja też mam dwa koguty przy chałupie, więc znamy temat. No ale co nie kierem, zarówno dzwony kościelne, jak i piejące koguty zawadzają. No tak se to co nikierzy tłumaczą, no chcieliby w ta niedziela trochę dłużej pospać, żeby się wyspać, a tu naraz o 7 rano jakieś kokoty, bo kogut to po śląsku kokot, pieją, dzwony dzwonią, larmo jak piorun, butel pierunowy. No i oni się nie wyspią. A do kościoła to kto wstanie? Chociaż może chodzą do kościoła w sobotę na wieczór. Jeżdżę koło swojego zakładu pracy, u mnie po lewej stronie. Muszę obejrzeć, co tu słychać. Nikt nie pracuje. Nikogo nie ma. Niedziela, więc nikogo tutaj nie będzie. Materiały no, do produkcji rurów są wystawione. Tak jest, palety stoją poukładane, auta zaparkowane. No i generalnie rzecz biorąc, byłoby spokój. Do takiego sympatycznego lasku, który jest tuż za, no nie tuż za, ale niedaleko mojego zakładu pracy. Jest tu taki chodniczek, ja tu często po robocie też jeżdżę. No, zakład pracy widać chyba po prawej stronie, to szare. A ja teraz skręcę, tu jest taki mościk. Tutaj jeżdżę przez niego. Tu jest następna hala, ale to już nie jest od mojej roboty, to jest od kogoś innego. Żeby dojechać na ten szlak wokół Bielska Białej i go przejechać, nie? 10 km, bo Jarunia, chyba się mi śruba od GPL-tek zapowodowała. A gdzie obędzie się? Ona się tam lubi coś luzować. Ale z tymi getolitrygrami to już tak jest. Jak się motasza, to się cholery lubią luzować. No? Jak ktoś wie co na to poradzi, to niech napisze. Czy jako kontra dać, czy co. Jest i rudawka. Droga prywatna, zakaz wjazdu.
ale oczywiście ja tu pracuję, więc niech ten zakaz nie dotyczy, tylko muszę jak woli wyjść. Tylko żebym to w całości ten lasek tutaj, jak tu się dojeżdżę do tego szlaku. Naprawdę, lubię tu po robocie jeździć, jest to taki fajny zakątek. Nawet jak się jedzie o 10 wieczór, to się może też się fajnie jeździć. Nic nie straszy w lesie. Ojo, nie wierzę w takie głupoty. Wiecie, jak to z tą opuszczoną bazą rakietową w Czartowie było, że tam PPTV byli, że tam gadali z jakimiś duchami. Swoją drogą to jutro jest 31 października, a więc tak zwane celtyckie święto duchów, czy Halloween, czy Halloweeny, czy Halloween, Halloween, czy Halloween, jak zwoł, tak zwoł. Ja się co prawda uczył angielskiego, ale języka, a nie jakiś celtycki pierdół. Chociaż może to są ich wierzenia, no też trzeba mieć szacunek do innych wiar, ale na pewno nie do jakiegoś tańcowania z trupami, czy malowania drzwi farbą czerwoną, czy jakichś innych fanzoleń. Fajnie to się wygląda. Także trzeba mieć szacunek, ale na pewno nie do ludzkich głupot. Wszystkich świętych do mnie jest ważniejszym świętem, aniżeli jakiś tam Halloween. Ja, tu jest przykopka, ale ona tylko okresowo jest ta przykopka. Często tu nie ma wody. Nie wiem czemu. Także też mało deszcza padło w tej jesieni, no jest ciepło jesień. Się mamy prawie 20 stopni. Więc sprawa jest naprawdę dziwna. Widzicie, szlaban otwarty, on już jest cały tydzień otwarty. A więc pomału wjeżdżamy na ten szlak. Wokół Bielska Białej i myślę też to tutaj w tym miejscu skończyć. Ale wiecie, jak to ze mną jest, że ja zaplanuję, a potem guzik z tego jest. No i właśnie wjeżdżam na ten szlak. Wjeżdżam już na ten szlak. A więc witamy w Bielsku Białej. Daleko jest sklep Decathlon. Zdjęte sankcje z niego już są, bo wycofał się z Rosji, zresztą go nawet do tego zmusili. Ale dalej obok niego jest Auchan i Leroy Merlin i tam nadal moje sankcje obowiązują. Widać oznakowanie, a więc sumy na tym szlaku. Pan Wojtek się odezwał, pozdrawiamy Janowice, pana Wojtka. Pojademy tam niedaleko, bo przez Janowice. Tak więc jest super. No, pogoda i iście rowerowo. Pan Wojtek napisał, pogoda rowerowa, tak jest. Auta na parkingach stoją, te zakłady chyba coś tam pracują w niedzielę. Albo tylko wybrani przychodzą. Kto chce, tak teoretycznie, kto chce, bo jak czasami ktoś się zbuntuje i nie przyjdzie w niedzielę do roboty, bo tak będą na korcz, tak namawiać, tak, a przyjdź, a dodatkowe pieniądze, a chodź, no, tak będą namawiać. Ja już się z tym spotkał w poprzednich robotach, że to jest takie, że niby, że się nie robi w niedzielę, ale oni cię będą namawiać, żebyś
piszeł, żeby fajnie było, żeby sobie ta niedziela przerobił. I najlepiej w ogóle z zakładu pracy nie wychodził, bo robił 24 godziny na dobę. Jak maszyna. No niestety tak to czasami wygląda. I ona szczęście w niedzielę nie pracuje. Chyba że zaczynamy czasem nocki, ale to jest tylko i wyłącznie w sensie odrabiania. Tak to robota w niedzielę u mnie nie wchodzi w grę. Tak jak powiedział, albo ludzie przychodzą nie mając co robić w chałupie, nie mając co robić z wolnym czasem, albo po prostu pieniędzy nie mają i potrzeba. No to też jest trochę inna sprawa, ale jak nie masz pieniędzy, jak ci potrzeba, no to zmień robotę na lepszy płat. Albo se sam załóż firmę i jakoś tam kombinuj, bo to dzisiaj tak też bywa. No, jest fajnie, jest ciepło. Korzystając z okazji, że stanął, muszę wam coś i pokazać. Trochę się pochwalić. To jest medal Tour de Silesia. Udało mi się go zdobyć, także fajnie. Powinienem w zasadzie skakać z radości, że ten medal mam, ale ja zawsze się jakoś tak cieszę normalnie, nie ma żadnych popijaw, żadnych imprez po prostu. Ja nie mam zwolennikiem czegoś takiego, ja jestem zwolennikiem, żeby jeździć, robić to co się lubi, a nie jakieś picie gorzoły. No i właśnie ten oto medal jest tego wyrazem. Ja jest już dumny, także fajna sprawa i trzeba się cieszyć, ale pieruna. Normalnie jak ja zaczął o medalu gadać, to aż syryny zawyły. No. Kurczę, coś się tutaj stało przy tym. No i trzeba się cieszyć, no ale to jest taka radość, ja wiem, tak o sobie, no w zasadzie to nic takiego wielkiego się nie stało, bo przejechałem 125 km, w zasadzie wtedy to było aż 131, a więc tak o sobie trasa, jechałem wtedy nad Kojezierze Palowickie, film jest, z tym, że wtedy jakżeś tam jechał, to nie było jeszcze mowy, że będę mieć jakikolwiek medal z tego, nie? Także ja nawet nie wiedziałem, że ta trasa się ku temu przysłuży, że będzie jakiś medal z tego, no ale po prostu po tym, że się dowiedział, że można taką trasę zgłosić na Tour de Silesia i to wystarczyło w zasadzie. Jest to edycja zdalna, więc myślę, że w przyszłym roku wezmę udział już w takiej normalnej edycji. No ale znalazłem się w gronie medalistów, więc tak, jest to miłe i motywuje do dalszego działania. Także naprawdę dziękuję organizatorom Tour de Silesia, dziękuję wszystkim zaangażowanym sponsorom. No i cóż, widzimy się na Tour de Silesia w przyszłym roku, w 2023. Mam nadzieję, że już wystartuje normalnie, ale na pewno będzie zaś walka o medal. No to dali Bielsko-Biała. Mamy tutaj droga ekspresowa S52 na Cieszyn. W tej chwili jesteśmy na rozjeździe. To jest skrzyżowanie z drogą, która jest obwodnicą Bielska, obwodnicą Andersa, albo też i z drogą na Ligotę. Tu mamy w środku tego Ślimoka jest chałupa. Mieszkają obtoczeni drogami ze wszystkich stron. Ponoć, że chcieli ich tutaj wysiedlić wiele razy, ale oni się nie zgadzali. Więc takie niezbyt fajne miejsce do zamieszkania. Ale jak tym gadają, że jak jest starszy człowiek, to nie chce się wyprowadzać i w sumie też tym ludziom się nie dziwię, ale
czasem ten butel z tej drogi by mnie chyba raczej zniechęcił do dalszego mieszkania. No ale cóż, to jest decyzja. Aha, i teraz będziemy jechać po drodze. No i mamy sztajka. Pierwsza sztajka na tym szlaku. No i będzie dość dużo polowy. Ja się trochę seblik, bo samo 20 stopni, a ja 30 października słyszę. I lato w październiku. Cały październik ciepły. Równa droga jest. Nastanie jest tak zwany długi weekend październikowo-listopadowy, we wtorek jest Wszystkich Świętych, dzień wolny od pracy. Ja nie mam zwolennikiem długich weekendów, ale mnie też zmusili do tego, żeby 31 października we poniedziałek wziąć wolne, bo zakład nie pracuje. Pierwszy raz od jakichś 3 lat, jakiś długi weekend. Co im przyszło na łeb, tego to nie wiem. Szpanaberie. Co mi kiedy by się cieszyli z długiego weekendu. Ale ja godzę, że jak robić normalny roboczy dzień, to robić, a nie jakieś długie weekendy. Ale cóż, no, na decyzję szefostwa nie ma wpływu za bardzo. No to już wiecie, czemu taki ruch jest na tej drodze. Tak, tak. Ludzie jadą na cmentarze. Cenikierzy jeszcze pewnie po kielichu. Ja też pojadę na cmentarze autem, ale na pewno nie po kielichu. Co to tanie? A druga sprawa, no to ktoś się będzie pytał od razu, czy we Wszystkich Świętych jako rajza się treści. Raczej nie ma na tym co liczyć. Ja zawsze we Wszystkich Świętych rano jadę też na groby, a potem po południu jadę też na cmentarz, na msza. Tak więc są rzeczy ważne, ale i ważniejsze. Pamiętajcie, że to jest jednak święto i ta najważniejsza sprawa, czyli uczestnictwo we mszy, musi być zachowane, a nie jakieś tam rajzy zamiast mszy. To nie wchodzi w grę w ogóle. Tutaj mamy skrzyżowanie szlaków, trasa 001, 52 km dookoła Bielska Białej, właśnie nią jada. Tutaj się zaczyna zielony szlak do Wapienicy. Ja, Wapienica, centrum Stare Bielsko. Jest też Greenway na Cieszyn i Jaworze. Zobaczcie, facet w kilkach. Jaki to jest głupie, jaki to jest zdradliwe, taki coś, wiecie? Niby jest 20 stopni, ale krótkie galotki to jest fest zdradliwe w październiku. Dobra. A więc jadymy tutaj Greenwayem na Cieszyn, na Jaworze, 14 km. No i też w zasadzie na Brunów. I Zabrzyk. Fajne oznakowania. Mamy mapa, widać, że to pije nowe, bo świeżo wkopane. A więc
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów działo i bardzo dobrze niech działo. Znamy się z panią prezes, więc mieliśmy się okazję poznać nie raz, ale nawet my se na ty zaszli gadać. Ale po prostu fajna sprawa. Fajnie to robią, znakują trasy, naprawdę rewelacja. No i widzicie, trasa prowadzi przez teren Staludu. Gdy na wsi dzień strałkę i łowiek. Ale wiecie, że lepiej jeździć na kole. Bo przynajmniej to nic nie chce. Przyszłość jest elektryczna. Ja. Pod warunkiem, że strum nie było. No i teraz będzie taka sytuacja, że wyjeżdżamy ze Śląska. Jedziemy do Małopolski, ale jak to widzicie, do Goroli zawsze czerwone światło musi być, a więc trzeba doczekać. I na rzece Białej, także drobna trasa na Wielkobudowa S1, to też, że przyjechał, zresztą wtedy też ten szlak powiedziałem, że go muszę przejechać. Co prawda ja go już kiedyś przejechał, ale to było dość dobre. Fajny przykład takich chałupów. Tutaj sadzi się rozmaite krzoki. O kurde, ale tu mają brzoski. Ale na przykład w takich chałupach tu je nasadzić, zakryć się przed ludziami, albo jakiś betum postawić przed chałupą, a nie tak jak tu, że jest jabłoń, że są grządki, że grzewa owocowe. Ludziom się robić nie chce po prostu. Wolą żareczkę, świństwo ze sklepu, aniżeli sobie samym wyhodować. A taniej wychodzi. Bo przy dzisiejszej prawie 20% inflacji to się opłaci bardziej samemu drzewo zasadzić, aniżeli kupować owoce w sklepie. Nie rozumiem tego. Na wsi mieszkać, ale żeby ani jednej grudki nie mieć. Tu my są akurat w granicach miasta, żeby mi tu żeby nie pojeździć. Głupio. Wielsko to wie. Właściwie to tu nie ma Wielsko, tylko Hałcny. Ale część, czyli sztab Tajla, to miasta Wielkobiała. Tam widzicie, skalniaki porobione. Eleganckie płoty, jakieś iglaki posadzone, ale drzewa owocowe, a kaj! Ludzie, kurczę, narzekają to drożyzna, ale takie rozmaite trudności, że inflacja, a robić się im nie chce. Lepiej ze samemu drzewredzie zrobić sklep. Dobry. Jakbym ktoś go do dzień dobry, to zawsze odpowiadajcie. Tym bardziej, jeżeli jest to młode pokolenie. Właściwie wszystkim trzeba odpowiadać. Wiecie, że młodzież to dzisiaj ani się nie garnie do roboty. Oczywiście nie wszyscy nie garną się do roboty. Dobrze łapić narkotyki,
tego typu sprawy. A w kościele takich nie uwidzisz. I wjeżdżamy do Janowic. Ruszamy troszkę. Na razie to się fajnie jedzie, tam jedynie kępy tam były, Fałknowie w Komorowicach, a tak to się przyjemnie jedzie. Ja żeśmy stali w Bielsku Biały Fałknów na terenie budowy drogi ekspresowej S1. Jak widzicie, wycinka postępuje. Zniszczą ten las tutaj. Ta krzypopka pewnie też tu jakoś inaczej będzie płynąć. Wszystkie te strumy, to wszystko jest poznaczone do wycięcia. Mnóstwo tego tu będą wycinać, mnóstwo. I to zaraz za tymi chałupami będzie ta droga. Jest tu masakra już. No. Tużech nie był właśnie wcześniej, a więc pokazujemy, to nie jest tu jakiś wyrąb lasu, mogliby takim ludziom dać tutaj, żeby hajcować na zimę. A ja by był tymi ludziami, to ja by tu sum przyszedł z siekierą, z toporem. I też bych to rzazł tutaj wszystko. Zresztą tam słychać, że ktoś tam coś rzazł. Niedziela? W sytuacji zbliżającej się zimy, no to pomysł dobry nawet. Ale widzicie, co tu idzie pod topór, jaki potężny, strumy. Soki puszczają jeszcze. Kurczę, co tu się będzie działo? Tam jest jakiś przepust. Są paliki pobite dalej. Wszystko poznaczone, wszystko do wycinania. Wiem, że zjechał, ale muszę to tu pooglądać. To będzie za niedługo księżycowy krajobraz. No to w tej chwili moja trasa przecina się z trasą wielkiej budowy S1. Tutaj koliki uchowite. Ja tu jakieś 3 tygodnie temu był. Jeździł. No jak widzicie, taka nowa chałupa. Przynajmniej wygląda na nowym, idzie do wywalenia. Widzicie, są tryski na drodze, są paliki pobite i to tu wszystko wywalę. No nie chcę wejść z podobnych ludzi. Ja myślę, że to pewnie jakiś wiaduk będzie stał. Ta droga będzie kontynuowana i to też pod znakiem zapytania jest przebieg tej trasy w tym miejscu. Ale póki co będą pomalowane na drodze jakieś krzyżyki, paliki polite. Jakieś 100 metrów to będzie miało tak szeroko. I to będzie koniec. No dramat dla tych mieszkańców. No i widzicie, i mamy Pisarzowice. Także pozdrawiamy jeszcze resztę na Wojtka. Pisarzowic, bo jest w jego miejscowości. Fajnie.
Gmina Wilamowice, Sołectwo Pisarzowice, witamy. Tak więc wjechałem do Pisarzowic, teraz kręcimy prawo na ulicę Przygraniczną. Tak wokół Bielska Białej. No i ja nie wiedziałem dokładnie, że on jest w Pisarzowicach, tam z lewej strony daleko widzę wieżę kościoła w Pisarzowicach. Tylko na miejscowość chodzi. W Pisarzowicach zobaczcie jakie debilizmy się tu dzieją. Happy Halloween. A w Żydce wsadźcie te całe Halloween. Zobaczymy, jak to jest Halloween. Wiem. Ludzie w Łocie Rynia przed chałpami do Starynia. To zabawa. I ta miejscowości mojego rowerowego kolegi. Ale ja tego dałem debila tym przyjmie. Także happy Halloween. Świętych jest ważniejsze. Dzień zaduszny jest ważniejszy, a nie jakiś tam Halloween. Pozdrawiajcie się, jest to mądre. Dziwajcie się, co za kretyństwo. Na ludzie powariowali. Jak można takie debilizmy obchodzić? Wszystkich świętych trzeba obchodzić, a nie takie ciuństwa. Komu się może podobać jakaś trupia czaszka? Ci pajęczyny na płocie. Ciekawe, czy zmierzy rowerzystę. Pieruna. Ale to to auto, co jedzie obok. A ja jest w Kozach, w najludniejszej wsi w Polsce. Skąd pochodzi Henryk Talar. Ten aktor. Jak ktoś go nie kojarzy, no to jeśli ktoś kiedyś oglądał taki teleturniej Rosyjska Ruletka, to bodajże na Polsacie było. On taki czarne charaktery przeważnie gro. Taki charakterystyczny wyraz twarzy, no. Wierunie. Ja się tu nie zmieszczę. Trzeba będzie dać pozór. Ja mam 1,90 m wzrostu, więc... A 20 cm zostało. I mamy kościół w Kozach. Ale my... skręcamy w prawo. No, oznakowanie jak na razie bardzo dobrze, jedynie... te malunki na słupach to są farbą malowane, no to trzeba poprawić, ale tak to jest ok. Bez nawigacji do tej pory idzie jechać. Ale mnie te Halloweeny w tych Pisarzowicach zagrzoły. Jak można być takim głupim i to obchodzić? Trzeba nasze polskie tradycje obchodzić. Śląskie tradycje, choć regionalne.
a nie jakiś anglosaski. Ja sobie tam w Anglii odchodzę, w Ameryce, ale nie w Polsce. Jest Polska, a nie Anglia czy Ameryka. Oni naszych tradycji nie obchodzą, to z jakim pakiem mamy obchodzić ich? Przede mną jest choroba czołonka. Jeszcze ta góra się tak nazywa, tam jest krzyż. I on wraz z krzyżem w Starej Wsi i z krzyżem na Trzech Litkach w Bielsku Białej tworzy trójkąt równoboczny. Tak, tak. No tu jest cmentarz, przy cmentarzu handluję kwiatkami. Wszystkich świętych to jest piękniejsze święto niż te Halloweeny. Jakieś pajęczyny na płotach. Czy to normalne jest? Cały czas mamy takie tajfy tutaj, od samego Bielska. Także trasa jest trudna. Ale większość jest fajna. Dobra, po chwili dojadę. Wie pani co, niestety nie wiem, ja nie jestem z kus. Okej, dobra, dzięki. Tak się zdarza niestety, no. Że tu autem nie jeżdżę. Nie ma tutaj skut. Też tu bardzo rzadko bywał. To są dali kozy. A, centralnie granica. Po lewej kozy, a po prawej Bielsko-Biała. Czyli kościół je w kozach. Przed chwilą tu był ruch na tej drodze niesamowity. Bo się msza w kościele skończyła. Więc ludzie wyszli. I Tomas. Tomosens, oczywiście, jak najbardziej. Ładnie położony też ten kościół jest. Tu z samej góry. Chyba fajny, tylko trochę duży ruch, no ale najbardziej zalubiona wieś w Polsce. Kozy. To muszę czym rządzić, nie? Ale góry na wyciągnięcie ręki. Jota. Ja się tak zagapił na te góry. Znaki mi części znikły, ale jadymy prosto, nie? Dobrze. Teraz będziemy przejeżdżać droga 52. Czyli wjechałem teraz do Bielska Białej. Już centralnie, tak? To jest chyba Lipnik tutaj. A już tutaj kaczka taka jest. 13.30, ale nie mam jeszcze przestawionego ciferblatu. Jest 12.30. Będzie dziś o... No i powiem, że ludzie to ryzykują kierunko. Gołe nogi. A potem to będę narzekać na stawie. A to jest tak zdradliwe ciepło. A, szkoda góra. Dzieli się strasznie narzekam, ale czasami tak trzeba. Tutaj skręcę też w prawo. Zginęło.
ta wróblowiska. Tutaj się są jak to w Bielsku. Jadę nie w lewo. Oznakowanie to tabliczki bez zastrzeżenia, a nie? A Lipnik to już wie? Sztajfy tutaj są fest. No ale już to już tu są góry. Ale fajnie. I kolory, jesień, widoki. Troszkę po prawej stronie przemiglone nad leśnictwo Bielsko, leśnictwo Lipnicza. Widzicie, leśniczy dwie, czyli po naszemu feszter. Po Śląsku leśniczy to feszter. O, no jak jest sztajfa, to i będzie ze sztajfy, czyli skrętki. Tam do trzech jest. Tam hany. I tutaj już mamy S1. Niedaleko tak zwanego zakrętu idiotów. A więc to jest ta druga, której kontynuacja będzie właśnie tam robiona, jak wcześniej wie. Oni mnie chyba śledzą. Albo po każdej kim chce odpoczywają. Ojo. Muszę. Jak widać, jeżdżą ludzie na rowerach. Nie bardzo dobrze, to jest potok Starszynka tutaj. I nad nami S1. I proszę, tak to ma wyglądać właśnie. Bary Straczyńskie. Wydzielona do pierwszej. Ono do listy. Jaki coś tego rozumie. Tak, ludzi jest tu mnóstwo, ale fajnie to tu zagospodarowane. Wybary Straczyńskie. To idzie szlak.
tutaj to ciasno. Sprawiło, że to tu zeszkaciły czas. A przed nami, nad nami sztreka. Sztreka. Tak sobie spodziała leszczyny. Stakada S1-ka przechodzi nad sztreką, a my skręcimy w prawo. Musimy już pomału wjeżdżać na Śląsk. Uciekać z tej Małopolski. Biała to jest miasto położone i na Śląsku i w Małopolsce. Rozdzielę te dwie krainy rzeka Biała. Tutaj mamy skrzyżowanie z trasą czerwoną, która jedzie na Czechowice-Dziedzice albo też do Martina na Słowacji. A ja jadę tu. No i witamy na Śląsku. Rzeka Biała. Wjeżdża tu już na Śląsku. Przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w zasadzie kończymy ta rajza. Tu już moje auto stoi. A więc a pieprzy dział to jadę dalej. Nie chcę go wezmę, bo to nie moje. Słuchajcie, zjadłem teraz hot doga w Żabce. Zażyczyłem sobie sos paprykowy z łza. Paprykowo. Powiem wam, wszystkie glizdy tasiemce, jakie mam w sobie, to nie przeżyją. Poli mnie w pysku niesamowicie. Jakbyś był smokiem, to byś wziął ogień. Pieronie, jak to ostre było. Zobaczcie się. Jeziora, tu jest aut. Enduro trailer w Bielsku. W tym budynku raz był kiedyś na imprezie firmowej. Virtuozeria, tak. Restauracja. Ja sam był na imprezie firmowej, na tak zwanej wigilii. W rzeczywistości jedno wielkie pijaństwo. Nie widzieliśmy.
Lilio, o. A za jakieś półtora miesiąca. Ale powiem mu szczerze, że nie podobają mi się takie imprezy firmowe. No to jestem w bielskiej dzielnicy Olszówka. Jak widzicie, tutaj ten budynek z tym żółty, to jest siedziba Radia Bielsko, ale również Radia Express FM. Radio Bielsko. Pozdrawiam redaktora Łukasza Luszczaka. Mieliśmy się okazję spotkać. Także bardzo fajna sprawa. No i też słuchajcie na 106,7 FM i Radio Express FM, czyli kiedyś też to było Radio Mega FM na 92,3. Także fajna sprawa. Jeżdżono już w rejonie Sędzielni w Bielsku Białej, bo jak to u nas się po naszym ogodę w Bielsku, to są my w Bielsku, nie w Bielsku, to w Bielsku. Narciarski na Dębowcu. Powiem tak, na 610 metrów prawie 105,5 metra różnica między górą a dołem, czyli stromo jest, to się nie da ukryć, ale krótko, 610 metrów to jest krótko. Bardzo krótko. Moim zdaniem to jest czy dobra inwestycja? No, nie do końca, no bo naśnieżenie z wodociągów mają. Weszła tutaj wiślana trasa rowerowa z Zabrzega. To jest odnoga oczywiście WTR-u, Bielska Biała Zabrzeg, znakowano przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. To wjechaliśmy do Jaworza. Nie mylić z Jaworznym. Na Jaworze. Taki wapienicki teren, bardziej odludny, i pomału kończymy trasa wokół Bielska Białej, ale w kolory piękne, tam jest rzeka Wapienica, taka wysypywania odpadów. I jakiś zakład pana Toni. Pana Toni. Oczywiście Bielsko Biała Wapienica. Ten kumin to jest do chałupy, do swojej izby. A tutaj mamy InPost. Magazyny InPost. No, z tą firmą pewnie wielu z nas ma do czynienia, bo
słynne paczkomaty, nie? To na pewno moje paczki tutaj przez ten magazyn przechodzą. Nie ma dwóch zdań. A przez ten paczkomat przyszła między innymi kalamka. I ta torba. Tutaj. No i zbliżamy się do końca, czyli do zakończenia rajdy tym szlakiem. Tutaj jest trochę ruchu niestety, bo tu jest zjazd tej ekspresówki. Trzeba dać pozór. No ale już mogę powiedzieć, że pędzla mamy przejechano. I co, czy szlak łatwy, czy trudny? No trudny szlak, więc tutaj takich średnio zaawansowanych rowerzystów zapraszam, bo tam po tej części wschodniej i południowej no jest sporo tych górek, więc jest co kręcić. Ale generalnie rzecz biorąc, do mnie to nie był żaden problem. Ale ta godę. Jak ktoś mało jeździ na rowerze, słabo będzie miał. Ale nikogo oczywiście nie degraduje, nie dyskryminuje. Ale trzeba się nakręcić. Jest góra dół, jest góra dół, ale jest to do przejechania. No i taki drogi trochę miejski, też nie za bardzo. Wolę jednak coś takiego jak tu. A nie ma ruchu. Chociaż nie ma ruchu. No jak się tu wyjeżdża po drugi z roboty, to tu jest ruch piorunowy. Wręcz korek, tych powiedział. No i zamykamy ta nasza pętla. Ja tu przyjechał z lewej strony. A więc szlak przejechany, ja już kiedyś go przejechał, w zimie to było, a dzisiaj się udało go w 20 stopniach przejechać. Także fajna sprawa. No i to tyle, jeśli chodzi o ten szlak. Dziękujemy kolegom i koleżankom z Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów. Oznakowanie nie najgorsze, ale trzeba by to było też te malunki na tych słupach troszkę poprawić, ale tabliczki w moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Bez nawigacji śmiało idzie objechać. Dobra, no to teraz sprawdzimy, czy do Decathluna idzie zajechać rowerem z tej strony. Podobno zajechał. Może jakąś trasą na Czechowice? Może. Może. Dobra. Pytanie, czy tu zajadziemy? To jest przystanek autobusowy, więc droga jest publiczna. Ale już nie pojadę na szlaba. A już nie zajadziemy. Transformatory tutaj są. Tam ochrona siedzi tu. Jadymy. Ale tu jest jakoś ten. A Decathlon jest właśnie z tamtej strony. No tak, szefrać się, a i tak nie koło szczeplone, więc no, już tak rozgarnę.
myślę, że chyba ja. Widać to takie zdjęte sankcje, warunkowo oczywiście. Jeśli jakoś ślizna buduje, to zaś jakiś chodniczek dochodzi jakoś drówka. Jeszcze. Jeżeli faktycznie się dojechać, to jest pewien problem, bo jest ekspresówka. Więc jak ją tutaj przeskoczymy? Tak? Pod ekspresówką. Tu jest most. Ten chodniczek idzie pod tym most. I tu by się dało przejść. Ja zapiję pierwszą z kostyny. W tej szatce to tu idzie wyróżnić. No i ja. Muszę do przejechać. A raczej przejść. Pod ekspresówką. I udało się mi przedostać pod ekspresówką. Przejadziemy na parking do Kapiona. Gdzie wszystko wnętrz. Zobaczcie. Jak na śmiecu masz. Co za ludzie. Tu jest istny burda. Co? Widzi to na przykład na płynie. Tak. Tak, gdzie jest to biała. A więc da się przejechać. On by się nawet dało wrócić. I tak się ja przypadkiem płynie, przebił na tych drutach, to będzie naprawdę ciekawie. Sami trans, ci sami odbierają śmieci, co i u nas. Ale tu widzicie, jest blisko do siatkówki plażowej jakiś pump truck do roweru. No tu co, skorzystamy? Nikogo tu nie ma. Niedziela. Zakaz handlu. To co? Korzystamy, nie? Ja. Tu nie ma powiedziane, że jest tylko klientów. Ja też jest klientem czasami. Klienty. Dobra, budno to trochę jak plaki zadejmy, ale... Chyba, ale z tego nie idzie zjechać. A, to raczej nie do mnie taki... Jeżdżę mi po takich kępeczkach. Ja, to jest pomp tak dęgnie kapluna. Strefa monitorowana. No co z tego, że jest monitorowana? Ja też mam monitoring ze sobą. Powiem wam jedno, że tu w niedziela to tu będzie fajnie na rolki przyjechać. Ten sklep, który widzicie, to są sankcje. Jest 10 tyle to mi, euro RTV, AGD też nie. To karton warunkowo wyłączony. Ale Aufan objęty nadal sankcjami.
Zapraszamy. No, co to tu jest? Greenway. Zielona druga? Żeby to była stacja ładowania pojazdów elektrycznych. To jak rower elektryczny, to by też tu szło może naładować. Tutaj stacja naprawy rowerów. Przy sklepie Oszum Bielsko-Biała. Ale stojak to już absolutnie nie dla naszych rowerów. Tam jest drugi sankcyjny sklep. Leroy Merlin. Ale ja oczywiście nic kupować nie będę, bo to się nie zgadza z moją polityką wobec tego sklepu. Na pewno, że jak jest tutaj obserwowany, monitorowany szybkomat, o proszę. Ruski stoją. Zakazu wjazdu rowerem tu nie ma, skoro jest stacja obsługi rowerów. Czy mi się z Rosji nie wyprowadzicie? Pierwszy jednak. Wspieracie wojnę na Ukrainie. Dobra, muszę już zjechał z trasy, no bo zjechałeś z trasy. Nikt się nie bawi. Nic się nie dzieje. I Żyd do sklepu. Uprzejmie informujemy, że poza sezonem stoisko rekreacyjno-sportowe jest niczynne. Jak to to? Sezon po cały rok. Znaczy się od marca do grudnia. Ale rowery jak najbardziej fajnie wyglądają, ale wszystko... Nie. Te elektryki nie są. Ale w sumie... Kaplum. Tymczasowo zdjęte moje sankcje. Jeszcze tymczasowo. O, jaki wielki parking rowerowy jest. To taki wielki rower. Dookoła są chyba z 35 stali. Jeszcze jadymy na tyły tych sklepów. Co, w zasadzie nie będę się wracał. Tutaj się wjeżdżo. Kaj tu było. Kaj tam. Tam w trefie kartu, na którym ja jeździł. Strefa monitorowana. Na pewno jako że ponad jest, to nie da się ukryć. Żeby tak potężne obiekty były bez ochrony. Jakąś drogę.
tu się nie da chyba wjechać już. Jest brama. Tu jest jakaś droga. Werunie, poligon sprawacki. Magazyny za osobą nie wiadomo. Ten prywatny wstęp zbroniony. Nie, to nie ma szans. Kurde, tu jakiś tu pole się rozwali. No, to jedyne. Poligon strażacki. Nie wiadomo. Chyba się uda, bo tu jacyś rowerzyści jechali. Zobaczymy. Na pewno jestem w Gierutku. Na pewno w Wapienica. Ale dokładnie to nie jestem w stanie określić. Bielsko-Biała. Przejechałem zaś przez ten szlak wokół Bielska-Białej. Jest to ciekawy tajemnic tutaj teraz to zakludzi. Oświecimy sobie już tu. Jednak zajadę. Nie muszę się tam wracać. Super. Właśnie na szlak. Widzicie to? Albo i nie widzicie. Ale już świecą światła na godnie święta. Jakoś zagnało do Czechowic Dziedzic. Normalnie miasto w niedzielę to jest wymarłe. No tu jednak jest jakiś ruch. No, ale to jest coś. Cały głupi, głupi. Trzeba spieszać, bo jest ruch kierunek. Żeby to zrobić, był pan minister Grzegorz Puda, obiecywał, że to tam będzie wszystko wyremontowane. No i ci, panie Boże. Tu są handlowe starokablownia w Czechowicach, ale ona częściowo jest otwarta, bo mamy też kino. Tutaj jednak od nabytku. Dobra. Tu na starej katolickiej drodze. Zobaczcie, jak się już świeci na cmentarzu. Ja mogę ugaszać swoje światło. To jest Wszystkich Świętych. To jest piękna tradycja. I to przede wszystkim tak ma wyglądać.
pokazuje, bo tu jest mój tata pochowany, a więc trzeba wziąć na grób, pożykać i dojechać. Słuchajcie, no to mamy setny kilometr, a więc dojeżdżam już do chałupy, jak widzicie jest już całkiem zima, byłem na cmentarzu. Hej, cóż powiedzieć, no fajny dzień, fajna rajza, stówka, nieźle, to nie było w planach, ale czuję się znakomicie, w ogóle nie odczułem tej rajzy, nic mnie nie boli. Ciepło jest, chociaż chcę polarny obieg, no i odblaski. Wjechałem już do Bronowa. Co, no nie będę przedłużać tego. Tamta trasa fajna. Na szosę się nie nadaje za bardzo, ale na mój rower jak najbardziej. Także polecam, jeździcie na rowerach, na kołach, po Śląsku, po Małopolsce. Po całej Polsce, po świecie, po Europie, a przede wszystkim po moich terenach, bo ostatnio trochę roweru był na moich terenach. Był w Skoczowie, był w Wiśle, był w Szyrku, a to ja to uznaję, że to są moje tereny. Także pozdrawiamy na kole po Śląsku, pozdrawiamy trochę roweru, pozdrawiamy Beskidy rowerem, pozdrawiamy gravelowe opowieści, pozdrawiamy tam, gdzie nogi poniosą, czyli Maćka i Dorynda. No i pozdrawiamy też pana Wojtka z Pisarzowic. Pisarzowice i się były, a już dojeżdżam do chałupy. Także trzymcie się i do zaś.